Czujesz te gofry? Ale jestem podekscytowana. Dzisiaj coś lżejszego. Postanowiliśmy odwiedzić Eat Street, czyli spodziewamy się, że będzie tutaj przynajmniej jedzenie i ulica. Może będzie więcej, także zapraszamy. Jeszcze do środka nie weszliśmy, ale zapachy są całkiem obiecujące. Każdy znajdzie coś dla siebie. Natalia zwęszyła gofra już w pierwszych 5 sekundach bycia tutaj. A teraz czuję jakąś taką... Taką kiełbaskę, no, nie? Taką dobrą, takiego prawdziwego, ale, takiego grilla, ale na ogniu. Z czasu do czasu zadajecie nam w komentarzach pytania o to, jak obecnie wyglądają realia w Australii. Pod względem, jak wygląda na przykład życie nocne, na ile można sobie pozwolić, jak wyglądają zgromadzenia publiczne, więc wybraliśmy się dla was specjalnie w takie miejsce, które chyba najlepiej pokazuje to i nagina do granic możliwości zagęszczenie ludzi na metr kwadratowy, jakie da się osiągnąć w sobotnią noc. Zdecydowanie nie jest to nasz element i przebywanie w takich tłumach nie jest naszą ulubioną formą spędzania wolnego czasu, jednak postaramy się wam pokazać jak najlepiej to, jak wygląda Eat Street. To miejsce istnieje po to, żeby cieszyć zmysły, tak najprościej mówiąc. Jest to bardzo, bardzo kolorowe, głośne, jaskrawe miejsce, pełne zapachów i smaków otaczających was na każdym kroku. Jest to miejsce przede wszystkim bardzo instagramowe. Dużo jest takich lokacji, gdzie można zrobić sobie jakieś super fajne zdjęcie. Też jedzenie właśnie tak wygląda, żeby zachęcać do robienia takich zdjęć, żeby to miejsce jeszcze bardziej reklamować. I nawet, co jest ciekawe, to ja po wrzuceniu swojego zdjęcia na Instagram, nasz Instagram kanału naszego YouTube, także zostałam wyróżniona tym, że strona Eat Street Facebook wzięła to nasze zdjęcie i wrzuciła na swoją główną stronę. Także gratulacje dla Krzysztofa, świetnego fotografa. Miejsce to jest otwarte tylko 3 dni w tygodniu. Piątkowe, sobotnie i niedzielne wieczory. Czyli jak już jest otwarte, to sporo ludzi korzysta. I widać już na parkingu, było widać, że będzie dobrze. Jest tłoczno, jest muzyka na żywo i atmosfera jest taka festiwalowa, bardzo juwenaliowa, powiedziałbym. Dlatego jak to zwykle była w takich miejscach, Krzysztof ucieka jak najdalej od tego miejsca jak się da i teraz wylądowaliśmy nad rzeką. No, bo to jest nad samą rzeką. To jest taki właściwie, jakby wyjąć stąd wszystkie ludzi i wszystkie ozdoby, to jest taki kompleks kontenerów, które są przystosowane na takie mobilne restauracje. I dużo ciekawych potraw już spotkaliśmy, nie wiem na co się zdecyduje. Cały kompleks podzielony jest na części, różniące się pod względem tego, jakie kuchnie tam się sprzedają, czy są to bardziej desery, czy bardziej dania główne, czy może bardziej coś do picia. My postanowiliśmy udać się do tego zakątka, w którym było względnie najciszej i najmniej ludzi i z tego powodu zjedliśmy w części azjatyckiej. A może wydawać się to dziwne, że część azjatycka była tą najcichszą i najluźniejszą, do czego jeszcze za chwilę wrócimy, no bo przecież chińskich turystów powinno być tutaj najwięcej. Obsługa ekspresowa. Zamówiliśmy przystawkę i główne danie. Przystawkę dostaliśmy zaraz po zapłaceniu. Miodowo-kurczakowe pierogi. Ty słyszał kiedyś? Są chyba wonton, tak? A co zamówiłeś? Barbecue pork z ryżem. Tak jak już wspomniałam o turystach, dla wielu z was nie jest żadną niespodzianką, że w Australii granice są obecnie zamknięte na jakiekolwiek podróże. I dlatego też miejsca, które normalnie są przeznaczone szczególnie pod turystykę, teraz świecą może bardziej pustkami. I sytuację tą można już nazwać takim całkiem sporym kryzysem. Problem polega na tym, że australijskie firmy zaczynają mieć olbrzymie problemy ze znalezieniem wystarczającej liczby pracowników, szczególnie w branżach takich jak hotelarstwo czy gastronomia, a więc na stanowiskach, które najczęściej są zajmowane przez studentów z zagranicy. Znajomy Krzysztofa, który prowadzi małą firmę transportową, nie był na przykład w stanie znaleźć pracownika do swojej firmy przez kilka miesięcy, pomimo że oferował całkiem przyzwoite wynagrodzenie, 33 dolary za godzinę. Dla porównania, 2 lata temu, w pracy o podobnym charakterze, Krzysztof zarabiał
23 dolary na godzinę, czyli 10 dolarów mniej, a na jego stanowisko wpływało kilkaset aplikacji. I herbata chińska o smaku mango. Chcesz się napić, Krzysiu? Ja tam jest sam lód, ja nie lubię takiego silnego. No to ale musisz też się napić. Ja tam u Asi sobie coś kupię. Chyba, że Asia. U jakiej Asi? To było od tej Asi? Mówili, że nie znają Asi, ale że to właścicielka. Ale mieli jakieś piwo, to kupiłem. Mój kolega, który pracuje w restauracji jako menadżer, narzeka, że w ostatnim czasie bardzo trudno mu znaleźć wartościowych pracowników. I chodzi tu oczywiście trochę też o pieniądze i o stawki, ale przede wszystkim chodzi o to, że Australijczycy sami z siebie nie są tacy skorzy do pracy jak pracownicy z zagranicy. Nie jest to żadna tajemnica, nie jest to żaden wymysł. Nawet ja, na obecne moje stanowisko jako inżynier, zostałam zatrudniona i jednym z powodów, dla których to ja zostałam wybrana, co według mnie było dość nieprofesjonalne ze strony rekrutera, że mi to w ogóle powiedział, było to, że ja nie jestem Australijką, więc oni jakby wierzą, że osoby, które tutaj przyjechały skądś indziej, to bardziej chcą się starać o to, żeby tutaj zostać i żeby się dobrze pokazać i sprawdzić, a Australijczykom tak bardzo nie zależy, więc są oni znani jako tacy trochę mniej wydajni pracownicy. Cały problem oczywiście ma swoje podłoże w tym, że w wyniku zamknięcia granic, które trwa już blisko półtora roku, liczba studentów zagranicznych przebywających w Australii zmniejszyła się o ponad 260 tysięcy, co oznacza spadek o prawie połowę w stosunku do tego stanu sprzed pandemii. Około 150 tysięcy z tych ludzi utknęło poza Australią, natomiast pozostałe 110 tysięcy wynika z faktu, że w czasie lockdownu kolejne grupy kończą studia i nie są zastępowane przez nowe rejestracje. Uczelnie co prawda oferują pobieranie nauki online, a więc sektor edukacji międzynarodowej nie upadł do zera, jednak te liczby spadły o kilkadziesiąt procent. Naszym zdaniem nie ma w tym nic dziwnego, gdyż prawdopodobnie większość osób, podobnie jak my, traktuje studia w Australii jako najszybszą i najprostszą drogę do otrzymania wizy. A że my zostaliśmy uwięzieni właśnie po tej stronie granicy, to możemy się z wami dzielić teraz tymi wszystkimi dziwactwami, jak na przykład wata cukrowa, która jest obkręcana wokół świetlnych mieczy LED-owych, albo na przykład taki dział z książkami, który nazywa się retro. Bo wiecie, książki to jest taki przeżytek, to już w ogóle kto tego teraz używa. Jest poza jedzeniem też parę takich stoisk z takimi różnymi pierdółkami oczywiście. Można kupić sobie rośliny, a także ogólnie można na ten cały kiermasz wchodzić z psami, więc też są stoiska specjalizujące się w tym, żeby służyć psom. Właśnie do ciebie. Co? Fuj! Znalazłam właśnie produkt, którym moja mama mnie straszyła, jak byłam dzieckiem. Te piękne wspomnienia. Rybki z rekina. Co? Tu może atmosfera jest porównywalna do jakichś takich festiwalów muzycznych latem nad polskim morzem, coś takiego. Ale wydaje mi się, że ogólnie pomysł, żeby zbudować takie miasteczko w nim na małej przestrzeni, mnóstwo ciekawych restauracji, jest dosyć ciekawe. Konstrukcja też dosyć ciekawa. Lubię takie nieszablonowe wykorzystywanie kontenerów transportowych. Na plus na pewno jest to, że jest też muzyka na żywo i tych scen jest chyba 4 albo 5, więc różne typy muzyki można było sobie posłuchać. My na tym kończymy naszą relację. Dziękujemy za obejrzenie i do zobaczenia za tydzień.